Pierwsze nowe informacje odnośnie giełdy na ulicy Wyskowskiego w Grudziądzu. Pan podczas tutaj wystąpienia powiedział, że w końcu jest jakiś kompromis. Tak, no okazałem, jestem pełen jakiejś nadziei. To, co usłyszeliśmy dzisiaj z ust pana prezydenta Grudziądza, to ewidentna zmiana kursu, który był wstępnie zakładany, mianowicie zrezygnował, anuluje wypowiedzenia, które zostały złożone handlowcom, no i zapowiedział akces aplikowania o środki zewnętrzne, środki ministerialne, dzisiaj środki unijne, które są dostępne i które są przeznaczone także na tworzenie centrów dystrybucyjnych dla regionalnego handlu. To dobra zapowiedź. Była dzisiaj także obecna pani minister Anna Gębicka. Ona ten komunikat potwierdziła, że takie środki w ministerstwie, w rządzie są dostępne. Mogą dzisiaj samorządy aplikować, to jest 20 miliardów złotych na różne najważniejsze inwestycje. Jeżeli chodzi o ważność inwestycji w przypadku targowiska hurtowego w Grudziądzu, to jest to priorytet numer jeden. Przypomnijmy, że to targowisko hurtowe daje zatrudnienie tysiącom ludzi w promieniu pewnie stu kilkudziesięciu kilometrów, bo to także producenci, ale przede wszystkim handlowcy, ci, którzy odbierają swoje towary tu na tej giełdzie, tu je kupują. To są setki ton różnego rodzaju towarów, które są tutaj rozprowadzane po całym regionie. Jest pan pełen nadziei? No mam pewne nadzieje, oczywiście musi powstać zespół, o którym pan prezydent mówił. Trzeba zwrócić szczególną uwagę, kto znajdzie się w tym zespole, aby propozycje wypracowane były jak najlepsze, spełniające wszystkie warunki, zabezpieczające potrzeby wszystkich handlowców, którzy funkcjonują na giełdzie, bo wszyscy tu muszą zostać. Tomasz, który jest miesiąca komendantem, Od kilku tygodni, w Grudziądzu mówi się o strażnicy w Grudziądzu. W takim razie powtórzmy raz jeszcze, w jakiej kondycji jest ta strażnica? Jednostka na ulicy Piłsudskiego jest 100 lat. Kondycja jest bardzo słaba. Wojewódzki konserwator zabytków jakby trzyma nadzór nad naszym budynkiem. Potrzeba dużych, ogromnych pieniędzy, żeby wyremontować ten budynek, ale to i tak uniemożliwi nam wyjazd naszym wozom pożarniczym z bram, ponieważ bramy są za wąskie i za niskie. Dlatego tak bardzo ważna jest nowa lokalizacja, tak? Siedziby. Dlatego od kilku lat podjęliśmy rozmowę w stosunku do tego, żeby wyznaczyć działkę na nową lokalizację naszej nowej jednostki wraz z Komendą Miejską. I udało się to tutaj na ulicy Łyskowskiego znaleźć to miejsce. Czy to nowe miejsce, o którym dzisiaj usłyszeliśmy nieco dalej, spełnia Państwa wymogi? Nowe miejsce spełnia nasze wymogi, jest oddalone o 100 metrów od tej lokalizacji, także będzie dla nas dogodne. Minister, są nowe informacje w sprawie giełdy na ulicy Wyskowskiego w Grudziądzu. To także Pani zasługa? Tutaj ja starałam się jak najbardziej wesprzeć rolników, hurtowników, którzy sprzedają, korzystają z tej giełdy, bo takie miejsca zdecydowanie są bardzo potrzebne. My jako Ministerstwo Rolnictwa także przewidzieliśmy chociażby w Krajowym Planie Odbudowy środki właśnie na tworzenie, modernizację tego typu miejsc. I bardzo się cieszę, że udało się dojść do porozumienia z miastem i udało się pewne ustalenia wypracować, bo naprawdę takie miejsca są bardzo, bardzo potrzebne. Dziękuję. Myślę, że znajdziemy też wsparcie zewnętrzne na zrealizowanie tego fragmentu właśnie ulicy, nowej ulicy. A jednocześnie na najbliższej sesji Rady Miasta zaproponuję radnym zmiany w budżecie, które pozwolą na wykonanie projektu hali targowej. To, co dzisiaj zapowiedziałem handlowcom, chciałbym powołać zespół, do którego wejdą przedstawiciele handlowców, MPGN-u, który zarządza tym terenem, także przedstawiciele radnych, tak aby opracować koncepcję właśnie taką budowlaną giełdy, no i doprowadzić do pozwolenia na budowę, no, na nową halę, po to, aby skutecznie zabiegać o środki centralne.